Jak stworzyć wygenerowany komputerowo lektor po angielsku lub w różnych językach? Speechelo. Zanim zaczniemy, muszę Wam powiedzieć, że nie otrzymuję wynagrodzenia bezpośrednio lub pośrednio od twórców Speechelo. Stworzyłem ten film, ponieważ po przeczytaniu niektórych recenzji dotyczących Speechelo zdałem sobie sprawę, że ludzie mogą nie wiedzieć, jak prawidłowo korzystać z oprogramowania Computer Generated Voiceover. Używam spichello do tworzenia wszystkich moich filmów, które są w języku angielskim. Używam spichello również do tworzenia filmów w innych językach. Jak widzisz, dostaję polubienia na wersji angielskiej i dostaję polubienia na filmach, które są w innych językach. Tak więc dla mnie spichello jest doskonałym produktem. Plus nie można zrobić lepiej, jeśli chodzi o cenę i co można dostać za tę cenę. Cena wynosi 47 dolarów za całe życie. To nie jest 47 dolarów za miesiąc to nie jest 47 dolarów za rok. Jest to jednorazowa płatność w wysokości 47 dolarów, jednak w zależności od pory roku cena ta może spaść do 27 dolarów. Jednak aby utworzyć głos w wietnamskim i niektórych innych językach, trzeba kupić wersję Pro, która kosztuje 127 dolarów na całe życie. Umieszczę link do strony spicello w opisie poniżej. To jest interfejs użytkownika Spicello. Problem z interfejsem użytkownika jest taki, że jest on tylko w języku angielskim i nie ma innych języków. Jednak ten program jest tak łatwy i prosty, że nie ma znaczenia, czy znasz angielski, czy nie. Plus, zawsze możesz po prostu skopiować i wkleić tekst każdej ikony w Spicello do Google Translate. Ta zielona ikona na górze pozwala na tłumaczenie tekstu na dowolny język. Ta niebieska ikona pozwala usłyszeć próbkę głosu. Ta zielona ikona pozwoli na stworzenie podkładu głosowego. Ta niebieska ikona odtworzy i pozwoli Ci posłuchać lektora. Ta zielona ikona spowoduje pobranie lektora. Jeśli chcesz użyć Speechello do utworzenia wygenerowanego komputerowo-podkładu głosowego w innym języku, po prostu wpisz jakiś tekst. Nie ma znaczenia, co to za tekst, ponieważ to, co robisz, to aktywacja sztucznej inteligencji dla tego języka. Na przykład dodałem trochę angielskiego tekstu i przetłumaczę go na japoński. Na górze klikam Translate. Jak widać, Spicelo przetłumaczy tekst z angielskiego na górze na japoński na dole. Następnie klikam Translate, co powoduje wyświetlenie japońskiej sztucznej inteligencji. Ponieważ mam teraz aktywowaną japońską sztuczną inteligencję, mogę teraz tworzyć podkłady głosowe lub przemówienia w języku japońskim. Jednakże, Spicelo przetłumaczy tekst tylko raz. W związku z tym cały tekst musi być już przetłumaczony. Większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że sposób pisania i sposób mówienia nie zawsze są takie same. Aby wygenerowany komputerowo lektor brzmiał naturalnie, musisz zapomnieć o gramatyce. Kiedy mówimy, bierzemy duże i małe oddechy przez cały czas, a każdy oddech byłby przecinkiem lub kropką w piśmie. Dodatkowo, kiedy mówimy, czasami nie bierzemy oddechu i po prostu mówimy dalej, kiedy powinna być przerwa lub pauza. Ponadto, kiedy mówimy, dodajemy słowa na początku lub na końcu zdania, które sprawią, że zdanie będzie niepoprawne gramatycznie. Ponadto wiele osób zapomina o używaniu czasu przeszłego i liczby mnogiej na końcu słów. Wszystkie te rzeczy mogą sprawić, że lektor będzie brzmiał jak komputer. Dlatego też, kiedy generujesz podkład głosowy, musisz go odsłuchać, a następnie wprowadzić poprawki. Jak widać tutaj, wprowadzam poprawki usuwając kropki, dodając przecinki i zmieniając sugestie, które podał program Grammarly. Wszystkie te rzeczy sprawią, że pismo będzie niepoprawne gramatycznie, ale dzięki temu lektor będzie brzmiał naturalnie. Jedną z najlepszych rzeczy w speechelo jest to, że możesz wygenerować ten sam podkład głosowy tyle razy, ile chcesz. Jednym z trików w użyciu speechelo jest kliknięcie ikony, która mówi przyjazny ton. Jeśli użyjesz ikony z napisem normalny ton lub poważny ton, lektor będzie brzmiał jak komputer. Jednakże sztuczna inteligencja dla innych języków nie ma ikony przyjaznego tonu, ale myślę, że brzmią one naturalnie. Ale ponieważ nie rozumiem żadnego innego języka oprócz angielskiego, nie wiem na pewno. Jeśli chcesz wiedzieć, jak przetłumaczyć swoje obecne lub przyszłe filmy na inny język, kliknij na małe białe kółko u góry. To zabierze cię do mojego wideo o nazwie, jak przetłumaczyć wideo na różne języki, audio i dźwięk. Proszę kliknąć, lubię to, zostawić komentarz lub zasubskrybować. Dziękuję.